Politechnika Opolska jest współorganizatorem konkursu Lady D. Celem tego konkursu jest wyróżnienie kobiet niepełnosprawnych, które na co dzień zmagają się z przeciwnościami losu, które żyją wokół nas i tak naprawdę chyba nieraz nie wiemy, że mamy do czynienia z taką osobą. Dziś na Politechnice Opolskiej są rozdane statuetki w 5 kategoriach. Życie społeczne, dobry start, kultura i sztuka, sport oraz życie zawodowe. Laureatkami konkursu są tak naprawdę nie tylko osoby, które wygrały, ale także wszystkie kandydatki, których kandydatury zostały tutaj przedstawione. Jest to ogromnym wyróżnieniem, bardzo budujące, że ktoś docenił, że ktoś wierzy w niepełnosprawność, że to nie jest zamknięcie się na klucz, ale wyjście na świat. Prowadzę stronę internetową ośrodka, do którego uczęszczam, stronę fanpage'a mojego ośrodka, no i tworzę różne rzeczy plastyczne i tańczę. To jest taki taniec, taki mój własny, występuję na różnych występach, takich uroczystościach naszych z ośrodka. To jest taniec na wózku, bądź taniec taki. Jeżeli potrafię, jestem w stanie na siłach, to jestem sama w stanie zatańczyć. Liczy się Politechnika.